Wczoraj uroczysta inauguracja i duma z otwarcia pierwszego nowego portu lotniczego w Polsce od 40 lat. No, a dziś już pierwsze kłopoty. 12 pasażerów nie wsiadło do samolotu, bo przewoźnik po prostu zamknął bramę. Nie chciał czekać na tych pasażerów, którzy nie zdążyli przejść odprawy paszportowej. Skończyło się happy endem. Pasażerom pomogła obsługa lotniska, kupując bilety na inny lot i dowożąc ich na lotnisko Chopina. W ten sposób do Londynu polecieli kilka godzin później. W pierwszy dzień obsługi regularnych lotów w Modlinie pracy lotniska przyglądał się Michał Górski. W hali przelotów rajski spokój i wszystko wydaje się działać zgodnie z planem. Jest ślicznym. Trochę stresu było tu przed południem. Jeden po drugim startowały samoloty do Londynu. To poza strefą Schengen, więc oprócz kontroli bezpieczeństwa obowiązuje też kontrola paszportów. Tych 12 osób nie zdążyło niestety przejść kontroli paszportowej. W związku z tym przewoźnik na nich nie czekał. Samolot odleciał, pasażerowie zostali. Nie czekając na reakcję przewoźnika zapewniliśmy tym pasażerom transport do lotniska Chopina oraz bilety lotnicze. Koszty biletów wziął na siebie port lotniczy w Modlinie. Kolejni pasażerowie wyciągnęli wnioski. Dlatego przyszliśmy wcześniej, żeby odlecieć po prostu, a nie już jechać na Chopina. Zresztą większość pasażerów wolała być wcześniej. W końcu każdy tu robi wszystko po raz pierwszy. Chcemy zważyć sobie gdzieś walizkę i zostałam przydzielona, żebym poszła sobie do serwisu zapytać się po prostu. Pierwszego dnia port obsłużył 7 lotów. Docelowo dziennie ma ich być nawet 40. To prawie 3 miliony pasażerów rocznie. Kontrolę przy taśmie. Proszę, trochę za dużo czasu to zajmuje. Odprawa poszła bardzo szybko. No wiadomo, trzeba wcześniej przyjechać. No to szkoda, że jeszcze sklepy żadne nie otwarte. Wiadomo, jak ktoś ma jakiś banknot, no to w automacie nie kupi sobie nawet coli, no tylko trzeba o suchym pysku stać. Lotnisko jest prawie gotowe, chociaż moim zdaniem brakuje troszkę infrastruktury, jeszcze nie ma kawiarni. Myślę, że to najbardziej może boleć pasażerów, ale ogólnie okej. Kawiarnia i sklep mają być za 2 tygodnie. Modlin to 12 port lotniczy w Polsce, drugi obsługujący Warszawę. Od centrum stolicy nowe lotnisko dzieli 40 km. Podróż samochodem to około 50 minut. Na miejscu miła niespodzianka. Do końca sierpnia darmowy parking. Dojechaliśmy bardzo szybko, choć z Wilanowa, ale gładko, bez korków. Można też pociągiem. Koleje mazowieckie dojeżdżają do dworca w Modlinie. Na samo lotnisko za kilkanaście złotych dojechać można autokarem. Prosimy o niepozostawianie bagażu bez opieki. Do Modlina już przeniosło się 2 operatorów z lotniska Chopina. Wydaje mi się, że oczywiście, że potrzebne, ponieważ lądują na nim tanie linie lotnicze. I jak to w liniach niskokosztowych, luksusów nie ma. Nie ma tutaj rękawów, jest wszystko praktycznie, są labirynty, można sobie spokojnie dojść do samolotu. Myślę, że to bardzo dobra i udana inwestycja. Uruchomienie lotniska kosztowało prawie 400 milionów złotych. Michał Górski, TVP Info.